Obiecaliśmy Państwu w poprzednim odcinku, że następnym gościem na naszym kanale będzie Mateusz Hołownia, ale tej rozmowy nie przeprowadzę ja, bowiem jest tutaj pewien człowiek, który ma oprócz piłkarskiego jeszcze jeden talent, mianowicie dziennikarski, czyli Arkadiusz Górnka, student dziennikarstwa. Tak, ale czy talent to się dopiero okaże? To zaraz sprawdzimy. Dobra. Zadanie właśnie przed Tobą. Bezpłatny staż włączy nas piłka, ażebyś przeprowadził rozmowę z Mateuszem Hołownią. Duże wyzwanie przed Tobą. To idziemy. Czołem, Hoło. To tutaj już? Tak, już. Trafiliśmy na całą ekipę, ale tutaj jest główny zawodnik. Hoło, przede wszystkim, jak Ci się podoba na zgrupowaniu i czy starsi koledzy dobrze Cię przyjęli? Bardzo mi się podoba. Sida. Weź jeszcze raz. To jest Twoja pierwsza kadra w starszym roczniku. Jak to wszystko wygląda? Czy masz respekt do kolegów? Czy jesteś pierwszy na każdej zbiórce poobiedniej i przedobiedniej? I po prostu jak to wszystko wygląda od środka? Wszystko jest podobne, tak jak na młodszej reprezentacji. Tak jak mówisz, jest to starsza reprezentacja, na pewno czuję się tutaj dobrze. Chłopaki przyjęli mnie bardzo, bardzo fajnie. Jest super atmosfera, wszystko idzie po mojej myśli. Hoło, grałem z Tobą przez kilka lat, wiem, że potrafisz zachować zimną krew w polu karnym. O co chodzi w takim razie? Czy w meczu z Irlandią tą piłkę z 2 metrów wybiłeś tak szczerze, instynktownie, czy to było zamierzone zagranie na czas? Tak, to było zamierzone zagranie. Wiedziałem, że już jest 90. minuta, mieliśmy już wynik, prowadziliśmy 2-1. Widziałem, że nie ma chłopaka od podawania piłek, więc pomyślałem, że wykopię piłkę jak najdalej mi się uda. Udało mi się wykopać w krzaki. Trochę czasu minęło, tam widziałem, że Drążek coś nie rozumiał mojego zagrania, nie rozumiał, czemu nie trafiłem do bramki. Ja pokazałem, że gramy na czas. Żeby się nie denerwował i wszystko poszło ok. A to zagranie, to widziałeś gdzieś w telewizji, czy wzorujesz się na kimś, czy po prostu masz jakiś wzór w ogóle do naśladowania? Czy ty jesteś indywidualistą i wymyślasz wszystko samemu? Pracujesz na swoje nazwisko? Nie, to była taka szybka decyzja. Pomyślałem na szybko, jakie będą z tego korzyści. Stwierdziłem, że więcej czasu mogę zgarnąć, jeżeli właśnie wykopię tą piłkę poza boisko. I myślę, że poszło dobrze. Między innymi dlatego, że jesteś tak bardzo punktualny, odkryliśmy dzisiaj twój kolejny talent, wokalny. Te oczy, zielone, oszalałe. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. Jak to się zaczęło i czy masz szansę przebić Michała Szpaka? No do Michała Szpaka bym się jeszcze nie porównywał, na pewno ciężko pracuję, żeby mu dorównać. Moja dziewczyna śpiewa, bardzo dobrze śpiewa, więc może od niej coś tam podchwyciłem. Dzisiejszy występ pokazał, że coś tam potrafię, nie tylko potrafię grać, ale też dobrze śpiewać. Robić z Tobą wywiad to czysta przyjemność. Dzięki, Hoło. Dziękuję bardzo.